Dzień dobry. Miło mi powitać Cię w kolejnym odcinku vlogu pierwszej polskiej platformy treningowej iTrainer. Gośćmi dzisiejszego odcinka są Gosia Jasińska, Przemek Niemiec, Witam. Bartek Huzarski. Porozmawiamy o zawodowym peletonie, o podpisywaniu, negocjowaniu kontraktów, o tym, jak przejść na kolarską emeryturę, o tym, jak jeździć według wskazań pulsometru i miernika mocy, no i również o kolarstwie romantycznym. Zapraszam. Jak układa się strategię w ogóle na wyścig? No bo domyślam się, że inaczej jest z klasykami, a inaczej jest w przypadku Grand Tourów czy w ogóle etapówek, nie? Znaczy w ogóle przed wyścigami jest teraz tak, że wiadomo, ekipy zawodowe mają wielkie autobusy, prawda? Te autobusy to już nie jest teraz tak, że wychodzi dyrektor i mówi, tylko są wielkie monitory, gdzie są pokazywane cały profil etapu, wszystkie jakieś niebezpieczne właściwie miejsca na trasie, wszystko jest pokazywane. No i jest taka odprawa robiona, prawda? Jest wyznaczany lider, są jego pomocnicy, każdy ma jakąś tam swoją funkcję, prawda? I to nieważne, czy wyścig etapowy, czy wyścig klasyczny, przed każdym startem jest nowa odprawa. Czy jak mamy Giro, czy Tour de France, mamy 27 etapów, no to jest 27 odpraw. 21 godzin zmarnowane. No. I Trwa około godziny za każdym, nawet przed czasówką, wiesz. Siedzą ci kolarze w tych fotelach, głowa do góry i tak patrzą na ten monitor, czy na tego dyrektora i tak słuchają. I potem mówią, co? No ale wiadomo, no, trzeba przytaknąć, że tak się, że tak będzie i A tak co? będzie Potem się. jedziecie i tak swoje. Znaczy, no wiadomo, no, Okay. też później aktualna forma też weryfikuje, prawda, możliwości. No ale mówię, no te odprawy zawsze są, były i pewno będą, prawda? I jest to coraz bardziej w formie cyfrowej pokazywane, robione, no bo już teraz kolarz wszystko potrafi zobaczyć. I tak jak mówił Bartek, ekipy to stosują, że przed wyścigiem puszczają masażystów na ogół, jedzie samochodem i po prostu zapisuje kilometry, przekazuje informacje. No i stąd też ten taki stres dodatkowy. Doceń tą godzinę odprawy, bo wiesz, oni 3 godziny się przygotowywali do tej A no odprawy, to więc na pewno, tak. Gosia, to jest, wiesz, dla ciebie też sygnał na przyszłość, nie? Ale Jako dyrektor sportowy. myślę, że to jest jak na razie no też pewien problem w kobiecym kolarstwie, bo tak, u nas może no teraz już pewnie 15 worldtourowych ekip, ale przedtem 8, no miały takie możliwości, a resztę ekip po prostu i ze względów pewnie finansowych, ekonomicznych, no nie miały tej możliwości puszczenia jednego samochodu do przodu i pewnie z powodu liczby osób, które miały ze sobą w ekipie, no to jednak tutaj było widać różnice i przygotowawcze, i na przykład w Burgos, kiedy no nie ukrywajmy, ekipa różniła się pod względem organizacyjnym od Movistaru. No ja widziałam tą różnicę, kiedy teraz w tym roku na WLC byłam w ucieczce i mój dyrektor powiedział, no właśnie, on był wychowany na romantycznym kolarstwie, takim sprzed 10 lat. No i przeglądał książkę wyścigu. No z książki wyścigu wyglądało, że wszystko jest płasko, nie ma żadnych takich miejsc, no, które mógłby zaznaczyć podczas wyścigu, że mogą być ciężkie. No i później okazało się, że akurat nie wiedziałam dlaczego. Wszystkie zaczęły się, no, oszczędzać. No ja jechałam, no zakręt w lewo, taka sztajfa, mówię, ops. No wiem, że to też należało pewnie do mnie, ale w Movistarze byłam do tego przyzwyczajona, że dyrektor, no nasza odprawa nie trwała godziny, bo z reguły godzinę przed startem przyjeżdżałyśmy na linię startu, no ale pokazywał nam przekrój trasy, dane Profile. punkty, profile i jednak, no teraz widziałam tą różnicę, gdzie może ta różnica mieć wpływ na rozwój wyścigu i też na ostateczny wynik. Trenowaliście też, bo też fajnie wspomnieliście o tym, że właściwie
trafiliście akurat na taki okres w kolarstwie, wszyscy troje, że zmieniało się podejście też do wyścigu, zmieniało się podejście do treningów. Zaczynaliście, no to pulsometry pewnie wchodziły dopiero i człowiek się uczył w ogóle z tym jeździć. Teraz już są mierniki mocy. Czy to już... Abstrahując od tego, czy to zabija ten romantyzm, czy nie zabija, no bo jednak jest to jakimś tam narzędziem pomocnym w realizacji treningu i później założeń na wyścig. Ale czy to jest tak, że zawsze trzeba patrzeć na te cyferki, czy jednak uczyć się słuchać swojego organizmu? Wszystkiego po trochę, wiesz. Kiedyś były takie pulsometry, że jak ci koszulka biła o pulsometr, to nagle tętno wskakiwało na 220, więc i człowiek żył, i trenował, i się ścigał, i był na niezłym poziomie, ale oczywiście no, wraz z rozwojem technologii i tego, czym dysponowała konkurencja, no to albo oni ciebie, albo ty ich, więc człowiek musiał się, że tak powiem, dostosować. Mieliśmy tą przewagę, że faktycznie zaczynaliśmy, kiedy to nie było w żaden sposób opomiarowane i człowiek słuchał swojego ciała i z mojej perspektywy nałożenie tych trzech parametrów, czyli własnych odczuć i doświadczenia miernika mocy i pulsometru dawało duże, dobre efekty, tylko trzeba było to umieć, że tak powiem, zestawić ze sobą. Gosia, ty lubisz mieć przed sobą cyferki, czy...? Tak naprawdę mój trening opiera się na tym, opierał na konkretnych ćwiczeniach z cyferkami, a później jednak troszeczkę na moim samopoczuciu. Ale co do cyferek, w Ostródzie w 2018 roku, jak zdobyłam pierwszy, jedyny koszulkę Mistrza Polski na czas, pierwszy raz tak naprawdę wyliczono mi, z jakimi watami, jakich watów mam nie przekraczać, z jakimi mam jechać i wtedy to było tak naprawdę zwycięstwo wykalkulowane, wyścig wykalkulowany, bo ja na przykład na czas nigdy nie umiałam jeździć, bo w pierwszej części wyścigu zawsze dawałam z siebie wszystko, bo myślałam, że nie no, 20 km dam rady tak przyjechać. No tak, ale okazało się, że po 10 odcinało prąd i zamiast utrzymać tą prędkość waty wtedy, jeszcze nie waty, no to nie udawało się. A jednak wtedy na Mistrzostwach Polski pojechałam wszystko z cyferkami i z jednej strony to dało mi też taką jakby możliwość zobaczenia przekalkulowania i po prostu wygrania z cyferkami. No powiedzmy, że w czasówce jest mniej zmiennych, nie? Tak, niż w takim wyścigu. To na pewno. Chociaż też na jednym z wyścigów, no bo ja jestem typem zawodniczki, która no, ma sobie, wyobraża wiele rzeczy, że jestem Wonder Woman i jadę, dam radę. Jesteś, no, tak. Co ci chodzi? Ale pamiętam, że dyrektor sportowy chyba na Strade Bianchi kazał mi nie przekraczać takich watów. No dla mnie to było ciężkie, powiem szczerze, wstrzymać się i jechać w niższych zakresie. Czy u mnie generalnie to też tak wyglądało, że ja pierwsze 8 lat zawodowo ścigałem się tylko i wyłącznie na tętnie i na prędkości, i na dystansie. Pierwszy raz pomiar mocy założyłem, jak podpisałem kontrakt do Lampre, prawda? Czyli rok 2011, dość późno, ale wtedy dopiero się zaczęła moja przygoda z watami. Na początku to był dla mnie kosmos, jak zobaczyłem te skaczące cyferki, no ale potem wiadomo, człowiek się przyzwyczaja. A wracając właśnie do jazdy na czas z pomiarem mocy, mój najlepszy wynik w Tour de Pologne, czyli rok 2014, gdzie zająłem piąte miejsce w generalce. Zdałem to miejsce głównie dzięki czasówce. Powiedział mi właśnie mój trener Michele Bartoli, z którym dość długo współpracowałem, że mam po prostu średnie na całym dystansie czasówki wykręcić tam średnią, nie wiem, 380 W, średnią całego dystansu. I wyglądało to tak, że ja miałem swój licznik w rowerze, dyrektor w samochodzie miał też drugi licznik, też połączony z moim rowerem, no i po prostu on generalnie przez to słynne radio mówił mi, że ja byłem skupiony tylko i wyłącznie na jeździe, a on mi tylko mówił właśnie dołóż, czy jest dobrze, czy za dużo. I na podstawie właśnie tych watów, które zostały mi przekazane, udało się,
udało się osiągnąć ten wynik, że skończyłem tak nasz tur na dość wysokim miejscu. Także generalnie cały czas później już te ostatnie 8 lat tylko i wyłącznie na tych pomiarze mocy się trenowało. Teraz jako amator też mam pomiar mocy, też na to patrzę, też się wkurzam, jak czasami nie działa, bo gdzieś tam bateria się rozładuje czy coś, staję gdzieś w Żabce po drodze, kupuję baterię, na szybko wymieniam, bo chcę, żeby jednak wszystko działo. Nie, żeby coś tam analizować, broń Boże, nic nie analizuję, ale jak mam takie funkcje w liczniku, no to fajnie, jak mi wszystko pokazuje i wszystko działa. No tak, fajnie to zobaczyć, nie? Że tak. Człowiek jeszcze potrafi wykręcić jakieś wady. To ja z tego powodu nie wymieniam baterii. Bo... Nie chcę wiedzieć. Nie, od 2 lat mam rozładowany pomiar mocy i nie zmieniam baterii. Ale ja zauważyłam, jak I tak dziwnie wygląda na liczniku, bo masz te wszystkie poustawiane, no wiesz. Tak. IF-y, jakieś tam NPK-i, wiesz, TSS-y i to jest puste. I to jest puste, tylko prędkość do góry. I jeszcze taką mam śmieszną historię, jak się ścigałem w etapie z Janem Bartą, który świetnie jeździł na czas i był takim koniem po prostu, że jak mu kazałeś 200 km uciekać, to on będzie uciekał. I mieliśmy wtedy SRM-y, które są generalnie bardzo drogie, nie? No to kosztowało kupę kasy, wtedy chyba 3000 euro albo więcej. I on miał tylko założony komputerek od SRM-a, nawet korby nie miał od SRM-a i się mieliśmy, że ma najdroższy licznik na świecie, który pokazuje tylko prędkość, bo nawet paska nie używał, nie? No więc można i w ten sposób, co nie? Aczkolwiek nie jest to najlepsza droga, mając do dyspozycji całą tą technologię, która teraz jest. Ale to wyjątkowy przypadek. Ale Mistrzostwa Polski na czas w strzelinie też faktycznie, tak jak mówicie, jechałem z miernikiem mocy, co nie? I byłem nastawiony po testach, po wyznaczaniu progów i tak w ogóle przygotowywałem się do tych Mistrzostw Polski i trenowałem dość solidnie i faktycznie wystartowałem. Wyjechałem z miasta, tam jest taki lekki wiadukt, od razu się, wiesz, wytraciłem trochę prędkość, żeby nie za mocno, złapałem sobie tam około 400 W chyba, czy coś takiego, żeby nie za mocno jechać przynajmniej do pierwszego nawrotu, później zostawał powrót do strzeliny i jeszcze raz to samo. I w sumie było to bardzo dobrze policzone wszystko, bo już na ostatniej tej prostej naprawdę szedłem fulla, żeby te 400 W trzymać, a normalnie to pewnie by mi zabrakło, więc to są dobre narzędzia. Tylko trzeba umieć z nich korzystać też, nie? To jest istotne dosyć, bo też jestem ciekawa Waszej opinii, jeżeli chodzi o sport kwalifikowany, w którym momencie tym zawodnikom, zawodniczkom zakładać tego rodzaju urządzenia, bo ja pracuję też z młodzikami, którzy jeżdżą obwieszeni takim sprzętem i tylko dociąża ich na szczęście to, bo czasami wiatr ich dzięki temu nie zwiewa z szosy. Ale kiedy jest moment, że warto? Junior, młodszy? Junior można by wprowadzać? To później jest taki problem, że coś ci się rozładuje i wydaje ci się, że jesteś w lesie, co nie? Jak cię nie potrafią pokierować, powiedzieć, nic tam nie widzisz, no nie masz tego czucia, więc u nas tak naprawdę klub do juniora nie wyposaża w żadne mierniki mocy. Jeżeli chcesz, to sobie możesz kupić sam i jak mają zawodnicy takie chęci, to ale w juniorze może ktoś tam używa, co nie? Sporadycznie w juniorze. Do juniora młodszego nie ma sensu. No, trzeba umieć zrozumieć swój organizm, nauczyć się go słuchać, bo to jest podstawa. No, na razie można się ścigać z tymi miernikami, nie wiadomo co będzie później, no, ale jednak cyfry to nie wszystko, prawda? To jest dużo, albo nawet bardzo dużo, ale jednak raz, że trzeba umieć to czytać i rozumieć, analizować, no, a dwa, jednak organizmu słuchać. No, to podstawa moim zdaniem. Co było dla Was takim największym przeskokiem w kwestiach treningowych w momencie, kiedy weszliście właśnie do ekip zawodowych, zagranicznych? Wiesz co, dla mnie wszystko tak naprawdę, bo ja z Polski trafiłem do Włoch, do ISD. W Polsce było takie podejście cały czas, że pierwsze wyścigi to treningowo pojedziemy, że zima jest długa, bo wtedy była zima prawdziwa, prawda, śnieg leżał przez 3 miesiące, czy przez 4, więc jeździło się na rowerze, żadnych ćwiczeń. Nagle ja w styczniu 7 czy tam 10 stycznia pojechałem do San Baronto, odebrałem rower i na następny dzień trening 170 km za samochodem ze sprintami z auta, więc skończyłem w samochodzie, bo ostatnie 5 dych nie byłem w stanie nogą przekręcić. I to były bardzo duże zmiany, na plus oczywiście. Bo na przykład bardzo byłem zaskoczony tym, jaka jest otwartość dyrektorów sportowych, tam wtedy Luka Shinto
Dzwoniłem do niego dzień wcześniej, mówiłem: Luka, mamy tutaj czterech gości, chcemy jechać trening ze samochodem, nie było problemu. Co nie? Wszystko zostawiał i jaki był tam w cudzysłowie oszołom i to, co przez radio tam nam klepał, jak wyglądały odprawy, to jest jedna historia, ale to, jak do zawodników podchodził, jak trenował, jakie mieli metody treningowe, to całkowicie coś innego niż w Polsce. No w Polsce, wiesz, bilety były drogie wtedy, 2000, tam drugi, trzeci rok, jak poleciliśmy w mrozie pierwszy raz, jak byłem w mrozie, poleciliśmy na Majorkę na początku stycznia, to wróciliśmy po miesiącu, więc mentalnie wszyscy byli wycięci na maksa, co nie? Na 4 dni do domu i później na miesiąc do Chorwacji, co nie? Bo tak po prostu wychodziło najtaniej i najsensowniej wtedy. Teraz się leci na 7, 8 do 10 dni, robisz 3 bloki treningowe i wracasz. I lecisz znowu, no ale możesz polecieć za 20 euro. Tym bardziej, że tam zostaje ciężarówka ze sprzętem, walizki, wszystko, kaski, buty. Lecisz sobie z plecakiem, z neseserkiem i tyle, co nie? No, więc to się dłuża. Później przeszedłem przez szkołę w JSD niemiecką, czyli walenie kilometrów, 200, 210, 220, dzień wolny. Później doszedł Alex Sanzvega, czyli weszła znowu szkoła hiszpańska, całkowicie jeszcze inne metody treningowe, więc ja miałem pełen przekrój, że tak powiem, od polskiej szkoły przez włoską, włosko-rosyjską nawet, bo w ISD to tam też trochę tych takich naleciałości gdzieś tam próbowali wprowadzać Ukraińcy tej swojej szkoły przez właśnie taką niemiecko-hiszpańską. Z każdego, jak się coś wyciągnie, to można naprawdę się nie nudzić na treningach. Bo trzeba się coś wyciągnąć rzeczywiście. Oczywiście. Ja miałam, znaczy jeszcze nadal mam, odkąd zaczęłam, wyjechałam za granicę, to w drugim roku zaczęłam współpracę z włoskim trenerem. I tak naprawdę, no, podchodził do mnie jak do mężczyzny, więc niekiedy zastanawiałam się, że porównywałam treningi moich koleżanek i moje, no to mówię, no, zastanawiałam się, dlaczego one robią 10 tempówkę 10-minutową, a ja 4 tempówki po pół godziny niekiedy. Więc dlatego miernik mocy bardzo mi się przydał, bo z moim charakterem niekiedy musiałam, przesadzałam. Ale różnicę, dużą różnicę zauważyłam właśnie w Movistarze, bo jednak to już jest, no bo we Włoszech, nie ukrywajmy, też musiałam, jeżeli chodzi o trening, no to miałam swojego trenera, no to wykonywałam plan treningowy, ale jeżeli chodziło o regenerację, o jakieś masaże, czy nawet zwykły dojazd na zbiórkę, no to musiałam sama przemierzyć pociągiem całe Włochy, żeby dojechać na zbiórkę i później jechać w początkowym okresie samochodem gdzieś tam do Belgii. No to też było takie sprawy organizacyjne, no to myślę, że dużo się nie różniły od tych niekiedy polskich, więc tutaj nauczyło mnie dużo to samodzielności, ale w Movistarze jednak korzystanie z nowych aplikacji, jakieś nowinki, też kontrola treningu, który wykonywałam. Okej, trening był zadawany przez mojego trenera, ale dodatkowo trenerzy kontrolowali to, trenerzy z Movistaru. I kiedy miałam na przykład sytuację rodzinną, w której tak naprawdę no, wykaz na aplikacji, na której codziennie mierzyłam tętno i oni określali tam regenerację moją, spadł poniżej normy. No w ten sam dzień otrzymałam telefon, co się dzieje, coś jest nie tak, spójrz na, no ale ja akurat no musiałam powiedzieć, że usprawiedliwić się, że to miało wpływ sprawy rodzinne na to. I tam jest jednak, było inne podejście do treningu i jakby całościowej osoby zawodnika. A w tych włoskich ekipach, w których znaczy, no mówię, bo to też, w moim przypadku przez rzekomo, całą moją karierę właśnie zawodową tylko i wyłącznie współpracowałem z włoskimi trenerami. No i te treningi generalnie były bardzo podobne, prawda? Tam różniły się tylko szczegółami, ale jednak były to cykle albo 3 dni pracy, dzień odpoczynku, albo 2 dni treningu i dzień wolnego, prawda? Ja bardzo nie lubiłem robić wolne w ogóle od roweru. Jak miałem dzień wolny, to lubiłem gdzieś sobie jakąś tam przejażdżkę przejechać, nie wiem, 2 godzinki czy 1,5 godziny spokojnie. Czasami trenerzy właśnie zmuszali mnie do tego, żeby jednak i ten jeden dzień zrobić w ogóle bez roweru.
Ale no mówię, no cały czas przez całą tą moją karierę te treningi niewiele się różniły. Tam wiadomo, zwiększały się obciążenia, bądź zmniejszały, w zależności też od okresu i od dyspozycji mojej. Wszystko oczywiście było poprzedzone testami wydolnościowymi. Takich testów w ciągu roku zawsze się robiło około 3. Czyli na początku okresu przygotowania, w trakcie, no i później na koniec, żeby tylko jeszcze posprawdzać, czy wszystko jest ok. No i na podstawie tych wyników były później ustalane te treningi. No wiadomo, no stały kontakt z trenerem, prawda, na telefonie czy poprzez maile. Na maile przychodziły na ogół plany treningowe. No i myśmy robili swoje, oni trenerzy później sobie to poprzez aplikację sprawdzali, wchodzili na nasze konta, tam gdzie treningi były zapisywane, no i sprawdzali, analizowali, czy wszystko jest ok. I później były takie rozmowy, prawda, zawsze pod koniec jakiegoś tam cyklu przygotowań, czy co trzeba zmienić, co trzeba dołożyć, czy jest ok, czy za dużo i generalnie tak to wszystko wyglądało. Wszystko wyłącznie pod opieką trenera i taki okres samowolki, że tak powiem, to był właśnie okres po roztrenowaniu. 2 tygodnie czy 3 tygodnie, no to ja decydowałem, czy chcę jechać na rower, czy chcę iść na narty, czy cokolwiek, prawda? Taka samowolka, a później już od grudnia już jednak wchodziły te plany treningowe i tego, żeśmy się trzymali. Robiłeś sobie wtedy wolno od roweru, czy raczej? Tak, nie, robiłem 2 tygodnie, tydzień na ogół spędzałem gdzieś na wakacjach, jechałem gdzieś na wakacje daleko, a tydzień porządki wokół domu, czy jakieś tam zaległości, prawda? Ale miałem takie 2 tygodnie bite bez, w ogóle bez roweru i też chodzi o to, żeby później te chęci przyszły nowe, prawda? Nowe chęci na ten rower, żeby jeszcze jak pogoda jest ok, to... No, tym bardziej, że w grudniu zawsze już było pierwsze zgrupowanie. W grudniu było zgrupowanie, w styczniu było zgrupowanie i w styczniu już też były starty, prawda? Także w styczniu część ekipy jechała do Australii, część do Argentyny i ten sezon już od połowy stycznia już normalnie człowiek się ścigał. Także jak Polska była zasypana śniegiem, no to myśmy już w krótkich spodenkach gdzieś tam latali na drugim końcu świata. No ale też to fajny okres takiego wprowadzenia jakby w sezon, bo sezon później trwał do października, prawda, do końca października, także był dość długi. No ale też był czas właśnie na odpoczynek, na starty i wszystko to tak było fajnie poukładane. Wielu kolarzy z Polski mówi o tym, że właśnie jednym z największych zaskoczeń jest to, że ten sezon jest tam długi, że właściwie w lutym już się zaczynały pierwsze wyścigi we Francji, gdzieś w śniegach się ścigali, nikt nie pytał, czy masz być po prostu przygotowany i pojechać ten... Tak, ja pamiętam, kiedyś jechałem w lutym, na początku lutego, etapówkę we Francji, tam około Nicei. To był początek lutego, w bidonach zamarzało nam picie. Było tak zimno, było gdzieś około, nie wiem, czy 1 stopień, czy wszyscy w termikach, co nikt się nie ściga w termikach, w tych kurtkach termicznych, a tu wszyscy całe pojechali w tych kurtkach, poubierani, rajtuzy, wszyscy, tak, było tak zimno. No ale mówię, no też była Argentyna zawsze w styczniu, gdzie było 45 stopni, prawda? Czyli też przeskok, totalny przeskok i czasami też to się ciężko później było przestawić po powrocie. 60 stopni różnicy, nie? Po takim wyjechałeś do Berlina, ale to ja było minus 20. Ja wam powiem, raz poleciałem do Argentyny z Polski. W Polsce było minus 15, pojechałem do Argentyny właśnie, gdzie było 45 stopni. No to ja przez pierwszy tydzień, codziennie po etapie miałem gorączkę, codziennie. Wieczorem potem już spałem, rano było ok, etap, wszystko było ok, a po etapie znowu gorączka i półprzytomny. I tak przez kilka dni, no po prostu ta aklimatyzacja, był tak duży przeskok tej temperatury, że jednak organizm się trochę zbuntował. Pewnie, no nie. Bardzo dziękujemy wspierającym platformę A-Trainer i ten vlog firmom Canyon i Gal ICM, dealer Skody, a także gościnnym program 4Hops Cycling Pub. Daj znać, jeśli podobał Ci się ten odcinek i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo.